I ponownie futbol amerykański na antenie sportowego Wałbrzycha. Widzimy się dzisiaj po raz pierwszy od dawna podczas tego spotkania. Zobaczymy na boisku Bielawe Owls oraz Jaguars Kąty Wrocławskie lub, jak to woli, wersję bardziej polskojęzyczną, to zespoły Sów i Jaguarsów zmierzą się w pierwszym spotkaniu. W pierwszym spotkaniu nowego sezonu na własnym stadionie. Już raz wcześniej zawodnicy tych drużyn mierzyli się w trakcie tego sezonu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dzisiaj. Losowanie. I chwila, rozpocznie się to spotkanie. Proszę Państwa, zeszły mecz zakończył się naszym zwycięstwem, ale różnicą zaledwie kilku punktów. Także, Szanowni Państwo, jest to jak najbardziej wygrywany przeciwnik. W tym momencie Bielawe Owls wygrywa rzut monetą, następnie postanowiła przełożyć odbiór piłki na drugą połowę. Tradycyjne tutaj przygotowanie meczu, spotkanie kapitanów, które obserwujemy w tym momencie. Wiemy już, że to Jaguars Kąty Wrocławskie będą odbierać wykop rozpoczynający spotkanie, a naprzeciwko nich stają właśnie Bielawe Owls, którzy będą ten wykop wykonywać. Już za chwileczkę, początek meczu. Przeciw troszeczkę. Darek, nie możesz doprowadzić sytuacji, w której jest cisza na trybunę, że nie wiadomo, co się w ogóle dzieje. I teraz, Kuba, miałeś komentować też na ten. Osiem lub dziewięć osób. Tak właśnie jest. Bielawe Owls w ostatnich rozgrywkach występowała w lidze dziewiątek. Na ten moment występujemy w pełnej lidze 11-osobowej. Jest to druga liga. Polska Futbol Liga 2, a więc druga liga naszych rozgrywek. Naprzeciwko nas, tak jak już mówiłem, bardzo wymagający rywal Jaguars Kąty Wrocławskie, a my już jesteśmy gotowi do pierwszego wykopu, który właśnie zaczyna to spotkanie. Bardzo daleki, ładny wykop. Piłka wypada w stronę pola punktowego i zakończa w ten sposób tą akcję. Drużyny za chwileczkę już się ustawią. Drużyna ofensywna Jaguars Kąty Wrocławskie wejdzie na boisko, a bronić będzie Bielawe Owls. Bo się stresujesz, wstań, obserwuj, co się dzieje na boisku. No, rozpoczęło się to spotkanie, już wreszcie wszystko wygląda, że będziemy mogli bez przeszkód obserwować ten mecz. Dobre rozpoczęcie sezonu. Bielawa w poprzednim spotkaniu mierzyła się już z drużyną właśnie Jaguars Kąty Wrocławskie, to co mówiłem w pierwszych chwilach tego spotkania. Wtedy lepszy okazali się zawodnicy Sów. Sowy wygrały to
spotkanie, chociaż bardzo dużo czasu ten wynik był równy i naprawdę sporo trzeba było się napocić, żeby to spotkanie goście w tamtym meczu zakończyli na własną korzyść. Dzisiaj mecz w Bielawie, dzisiaj mecz, w którym zawodnicy przenieśli się na obiekt, gdzie w 9-osobowej odmianie futbolu amerykańskiego grali jak na mistrza przystało, zdobywając tytuł najlepszej drużynie w kraju. No i tak na dobrą sprawę to jest najważniejsze, co mogłoby się wydawać, gdy wracamy do poprzedniego sezonu. Teraz już pierwsza próba Jaguars Kąty Wrocławskie, którzy przechwycili piłkę i zdecydowali się w taki sposób, by po tym przechwycie za moment rozpoczną kontynuację swojego ataku. To będzie pierwsza próba. Pierwsza taka próba, którą będziemy obserwować w wydaniu drużyny grającej dzisiaj na zielono-biało. Mamy pierwszą próbę, 10 yardów do przejścia. Formacja ofensywna Jaguarów jest już gotowa do ataku. Za moment to wszystko będzie wyglądało środkiem spokojnie. Na pewno tutaj trzeba będzie zwracać uwagę na to, bo to nie jest pierwsza próba w tym sezonie, gdy Jaguarsi właśnie tak zamierzają zdobywać punkty. Tutaj też warto pamiętać o tych sytuacjach, które w poprzednich sezonach zespół z Bielawy w podobny sposób też punktował. Teraz ponownie środkiem. Jaguarsi cały czas bardzo blisko siebie. Tutaj w środku zdobyta kolejna pierwsza próba. Są zdecydowanie coraz bliżej pola punktowego goście, no i oni też będą szukać takiego rozwiązania, które by tutaj pozwoliło by im już w tej pierwszej próbie, w tym pierwszym ataku. Pierwsza próba, 10 yardów, bieg tutaj rozgrywającego prawą stroną, nic z tego tutaj nie będzie, defensywa. Zaatakować na tyle skutecznie, żeby tutaj doprowadzić do zdobyczy punktowej. Nie, ale jednak jest to, no być może jednak strata jednego yarda, a więc jeszcze raz, patrzą Państwo na drugą stronę boiska, widzimy dwa pomarańczowe lizaki. Na początku, po lewej stronie tego lizaka pomarańczowego widać taką dwójkę oraz sędziego. No i za moment druga próba, Jaguarsi już ustawienie, już gotowi do tego, by można było rozpocząć grę w tej akcji ofensywnej. I ta próba teraz tego rozegrania na pewno będzie musiała być dużo bardziej precyzyjna. Świetny przechwyt. Gospodarze mają tym samym okazję do tego, by zdobyć na pewno pierwszą próbę 30 yardów. Doskonale tutaj Olś zdobyli tutaj piłkę. Potem tym biegiem po prawej stronie boiska zdecydowanie pokazali swoje możliwości w ofensywie. No kwestia teraz, jak to będzie mogło być kontynuowane, to zobaczymy za chwilę. Zespół gospodarzy znany jest właśnie z tego, że potrafi wielokrotnie zdobywać piłkę w defensywie, szukając takich, a nie innych możliwości później w ataku. No i pytanie teraz, czy to uda się przeanalizować na tyle drużynie z Kątów Wrocławskich, by już w tej pierwszej próbie zatrzymać gospodarzy. Cały czas tak się zastanawiam, jak to będzie wyglądało, jak ten mecz będzie się toczył w perspektywie tych najbliższych minut. Jest to na pewno mecz dosyć istotny, biorąc pod uwagę, że jest to pierwsze takie spotkanie na boisku w Bielawie, gdzie zawsze kibice żywiołowo reagowali na to, co działo się na samym placu. No i tak jak widzimy, dużo się dzieje, ale też jednocześnie bardzo duże znaczenie dla kibiców, dla zawodników ma to, w jaki sposób się zachowują kibice. Druga próba, sporo do przejścia mają tutaj gospodarze. Paweł Sołtysiak, tym razem zagranie na prawą stronę, bardzo udane, 10 yardów zyskują tutaj już zawodnicy bielawskich Słów, ale to jednak mimo wszystko jeszcze
sporo teraz będą musieli tutaj zrobić, by zdobyć ponownie pierwszą próbę. Gospodarze zdają sobie z tego sprawę, że to na pewno jeszcze nie daje im tego, co dać powinno. To ta pierwsza akcja, którą mieli, gdy akurat zostali powstrzymani przy podaniu, sprawiła, że trochę więcej tego terenu muszą teraz przejść. No i jednocześnie to sprawia, że ten zespół nie jest w stanie jeszcze w tym momencie zdobyć takiej ilości terenu, żeby można było spokojnie tutaj kontynuować grę. Czwarta próba, za moment pewnie będzie. To oznacza, że trenerzy Biura Wałosu postanowili odkopywać piłkę do przeciwnika. Jest to istotne z tego względu, że czwartą próbę nie będą tutaj chcieli. To oznacza to, że będziemy musieli oddać piłkę przeciwnikowi, aby nie oddawać piłki w tym miejscu, w którym znajduje się teraz piłka. Będziemy ryzykować gospodarz. Tym razem akurat ta piłka już daleko do przodu zagrana. Kozioł, no i za moment ta piłka już znajduje się gdzieś w okolicach 10 yardu. Także tym samym z tamtego miejsca będą goście rozpoczynać za moment swoją akcję ofensywie. Tutaj na pewno będą mieli trochę dużo więcej terenu do przejścia. Ten mecz na razie jest nieco inny od tego, który mieliśmy okazję oglądać w poprzednim starciu. Tutaj zdecydowanie trenerzy odrobili lekcję, nie pozwalając sobie na to, żeby tutaj zespoły grały w taki sposób, aby już całkowicie wydawać polecenie naszemu dźwiękowcowi. Tak szybko dzieje się coś na boisku. Przepraszamy, tutaj ciągle cały czas mamy jakieś delikatne problemy z tym, żeby w odpowiedni sposób odebrać wszystko to, co dzieje się na boisku. Spore zamieszanie tutaj na naszym stanowisku komentatorskim. Gospodarze wciąż w defensywie, choć w polu obronnym. Doskonałe to zagranie. Jaguarsi cały czas dynamicznie próbują przedzierać się przez defensywę gospodarzy. No i tym razem akurat widać wyraźnie, że ta piłka zdecydowanie dobrze zagrana sprawiła, że udało się zdobyć pierwszą próbę. Już jesteśmy coraz bliżej pierwszej. No, zmiany tutaj tak naprawdę ciężaru gatunkowego gry. Druga próba będzie teraz ponownie środkiem. Przedzierać się zespół Jaguarsów i proszę, widać wyraźnie, że kolejny raz skutecznie grają goście i ponownie będzie to pierwsza próba i jesteśmy coraz bliżej linii środkowej boiska. Zdecydowanie trudniej na pewno będzie grać tutaj gospodarzom, ale biorąc pod uwagę, że jest to zespół doświadczony, zespół, który w pewien sposób potrafi też reagować na to, co dzieje się na boisku, dzisiaj też będzie starał się udowodnić to także i w tym spotkaniu. Jaguarsi zatrzymani. Będzie druga próba. Biorąc pod uwagę to, że za chwilę tutaj też i dodatkowy yard doliczony do tego miejsca. To na pewno też zdecydowanie trudniej będzie tutaj zdobyć miejsce na boisku. No ale dobrze, to za moment. Zobaczymy, co zrobią goście. Na razie tutaj bardzo dobrze środkiem. Genialny sposób uzyskują teren. Bielawa wygrywa tutaj. No, sympatia kibiców, ale na razie na boisku zdecydowanie mają więcej problemów z tym, by tutaj spokojnie grać w swoim rytmie. Zobaczymy w takiej sytuacji, co zrobią w tej chwili zawodnicy po tej konsultacji z trenerami. Ciężko tutaj na razie na ten moment skoncentrować się na tym, co dzieje się na boisku. Zbyt duże
zamieszanie wokół tego spotkania. Zawodnicy tutaj, co prawda, Bielawy starają się być bardzo przygotowani do tego, by odpierać ataki rywali. Niemniej jednak nie wychodzi to zawsze tak idealnie, jak powinno, i to też ewidentnie widać tutaj w trakcie tych rozgrywek już 11-osobowych, tak jak na początku tego spotkania wspominaliśmy, było to dużo bardziej skomplikowane. I dzięki takim możliwościom, jakie daje jednoosobowa wersja futbolu amerykańskiego, na pewno zobaczymy też tutaj wiele więcej ciekawych zagrań. Te zespoły, które przyjeżdżać będą do Bielawy, są zdecydowanie bardziej doświadczone, zdecydowanie bardziej poukładane w grze, potrafią kreować akcje ofensywne, potrafią być bardzo elastycznym w grze w obronie, ale też i w tych akcjach do przodu. To, co teraz widzimy, kolejny świetnie quarterback sam indywidualnie wchodzi wyraźnie w pole punktowe, ale jeszcze rzucona przez sędziego flaga pokazuje, że że będzie podjęta za moment jakaś decyzja przez arbitrów, którzy będą mogli tutaj szybko zdecydować. To, co działo się na boisku. No i posłuchamy to. Wolne trzymanie. Zawodnik drużyny ataku oznaczony numerem 57. Kara 10 yardów zostanie odmierzona z miejsca faulu. Pierwsza próba. A więc 10 yardów cofamy do tyłu. Wrzucona flaga, niedozwolone trzymanie. To sprawia, że drużyna Jaguarsów będzie musiała cofnąć się o 10 yardów wstecz. No, a że będzie to jeszcze, tak jak sędziowie uznali, pierwsza próba, to też już słyszeliśmy. No i za chwilę Jaguarsi ponownie będą mogli kontynuować swoją ofensywną akcję blisko pola punktowego. Drużyna gości, oni też widzą wyraźnie możliwości takiej gry, jaką przed momentem próbowali nam pokazać. Tym razem jednak też doskonale obrona Sów poradziła sobie w defensywie, choć było tam dość ciężko i sytuacja sama w sobie była na tyle skomplikowana, że naprawdę niewiele zabrakło, aby gościom udało się przedrzeć środkiem pola i jednocześnie też doprowadzić do sytuacji, w której mieliby otwartą drogę do pola punktowego, stąd też akurat ta sytuacja, gdy udało się tu gospodarzom zatrzymać akcję, na pewno pokazuje, że koncentracja może przynieść drużynie Bielaw nieco więcej możliwości. Ale za chwilę zobaczymy, jak zachowają się. Goście, trzecia próba. Dużo tak na dobrą sprawę tego miejsca tam już nie zostało. Druga próba. No proszę. Trzecia, tak. Sędzia też zwrócił uwagę na znacznik, który stoi po drugiej stronie boiska. A więc za moment Jaguarsi rozpoczną grę z tego samego miejsca, w którym obserwowaliśmy to przed momentem. No i spróbują teraz oszukać gospodarzy pewnie jakimś długim zagraniem. Chociaż tym razem tutaj starał się gracz Jaguarsów przede wszystkim zdobyć pierwszą próbę po to, by na nowo po raz 4 razy z rzędu mieć możliwość rozegrania swojej akcji w ofensywie. No i tak w sumie, chcąc, nie chcąc, bezpieczne zagranie, bardzo bezpieczne zagranie. No ale cały czas Jaguarsi są przy piłce, cały czas będą w stanie tutaj zaatakować gospodarzy i cały czas będą tutaj na tyle w dobrej sytuacji, żeby móc kontynuować swoją grę. I ponownie środkiem. Przedzierają się tu goście, zatrzymani przez defensywę Olsz, chociaż wcale nie było to takie proste i oczywiste. Takich zagrań jak te, które przed momentem oglądaliśmy w poprzednim sezonie, było co niemiara. Wtedy to Sowy bardzo często dyktowały warunki gry na boisku. Przeciwnicy niejednokrotnie nie byli w stanie zorientować się w sytuacji.
dzisiaj ten mecz trudny, ale jednak na razie cały czas jesteśmy tutaj bez punktów. Ponownie Jaguarsi, daleki rzut w pole punktowe, skuteczna próba, pierwsze 6 punktów. No i za moment jeszcze szansa na to, by zdobyć kolejne punkty w tej dodatkowej akcji. Jeśli teraz uda się to wykonać, będą mogli tutaj podwyższyć prowadzenie do 7 punktów. No i zobaczymy za chwilę, czy to będzie zagranie. Bardzo precyzyjnie tutaj starają się goście ustawić piłkę. Piłka w kierunku bramki uderzona, jest punkt zdobyty, a więc w tym momencie Jaguarsi prowadzą już 7 punktami. No i zobaczymy za chwilę. No, goście tutaj zaimponowali na pewno konsekwencją w grze, zdecydowanie byli bardziej uparci w tym, by dojść do pola punktowego, zdobyć punkty. Udało się to w drugiej próbie ofensywnej, w drugiej takiej podejściu, po tym jak wcześniej przy złym zagraniu gospodarzom udało się przechwycić piłkę odrzucaną przez quarterbacka Jaguarsów, no ale to później powtórzone już w nieco inny sposób, mniej ryzykownych podań, więcej przygotowanych dobrze zagrań, które dały możliwość Jaguarsom zdobyć bezpośrednio punkty. Nie wygląda to w tym momencie zbyt dobrze dla gospodarza, ale to też bardzo podobnie też wyglądało to spotkanie w kątach wrocławskich. Najlepiej w połowie, gdyż teraz w momencie, kiedy komentuje, może być troszeczkę trudniejsze nabycie tych koszulek. Natomiast jeśli... No i za moment rozpoczną Jaguarsi wybiciem piłki w kierunku z drużyny Bielawskich Sów. To na pewno zdecydowanie trudny moment dla gospodarzy. Oni muszą teraz zdecydowanie bardziej odważnie zaatakować, ale też na pewno też muszą być konsekwentni w tych swoich działaniach. 35 yard na połowie Sów. To oznacza, że nieco więcej jak połowa boiska do tego, by do pokonania, by zdobyć punkty. No i zobaczymy, czy uda się to tym razem Pawłowi Sąsiakowi rozegrać w taki sposób, by tutaj zaskoczyć czymś swoich rywali. Zespoły znają się dobrze, to jest nieuniknione, dość często rywalizują ze sobą i nawet jeżeli tutaj Jaguarsi przez wielu są traktowani jako faworyci tego spotkania, mimo porażki w pierwszym starciu między tymi zespołami, to jednak są bardzo często wspierani przez wrocławskie Pantery, wielokrotnych mistrzów Polski, drużynę eksportową. Sołtysiak źle, będzie jednak powtórzone to zagranie. Druga próba. I jeszcze raz Bielawa za chwilę ustawi tutaj swoje formację ofensywną w taki sposób, by tu w jakiś zaczarowanym trybem minąć ten pierwszy zasieki, jakie ustawiają sobie w tej chwili na środku pola gracze Jaguars. Mocno skoncentrowani na tym, by zatrzymać tutaj gospodarzy. W tych pierwszych minutach na ten moment naprawdę całkiem dobrze sobie z tym radzą. Czy tym razem Sowy będą w stanie tutaj czymś zaskoczyć? Sołtysiak, bardzo dobre zagranie. Udaje się zdobyć pierwszą próbę. Dobra akcja w ofensywie teraz gospodarzy i to pokazuje... To pokazuje, że na pewno warto tutaj ryzykować, warto tutaj raz na jakiś czas zagrać nie szablonowo, tak by ta piłka powędrowała wprost do wybiegającego na wolną pozycję zawodnika. W tym przypadku udało się to zrobić w bardzo prosty sposób. Jednym dobrym zagraniem od razu zdobyła drużyna Sów 20 yardów. To pozwoliło na
przekroczenie środka boiska i już w tej chwili nieco bliżej pola punktowego są gospodarze, którzy na pewno będą tutaj przede wszystkim w tych pierwszych minutach po stracie punktów robić wszystko, by ten swój atak zakończyć punktami. Brzozowski zatrzymany. Ale wielokrotnie już takie akcje widzieliśmy w poprzednich meczach. Paweł Sołtysiak jest pewny tego, że jest w stanie to wykorzystać, jego umiejętności. Bardzo często zagrywa piłkę właśnie wprost do niego, szukając dziury gdzieś tam w szykach obronnych przeciwnika. Za moment druga próba Sów, które teraz akurat mają taki problem, by nie popełnić niepotrzebnych błędu, dać sobie szansę tutaj na to, by jeszcze znowu dojść nieco dalej, zdobyć kolejną pierwszą próbę. Już wszystko wydaje się być w porządku. Dobra piłka, choć nie udało się tutaj złapać jej podczas zagrania. Bardzo dużo radości tutaj w ekspresji, w tym zachowaniu. Gracze Jaguarsów są na pewno bardzo dobrze przygotowani do gry w defensywie, skoncentrowani na tym, by zatrzymywać niemal każdego typu piłkę i to widać wyraźnie, że jest to konsekwentnie realizowanie. Trzecia próba do pokonania, Paweł Sołtysiak tym razem dalekie zagranie, no i zaraz zobaczymy. I teraz będzie już moment na to, by ponownie powtórzyć to zagranie. Flaga na ziemi. Zawodnik obrony strefy na pełni oznaczony numerem 63. Zawodnik zostanie odmierzona z miejsca poprzedniego powtórzenia trzeciej próby. No i proszę. Tak jak mówiliśmy wcześniej, powtórzona trzecia próba. Choć w miejscu, w którym doszło do tego przewinienia. No więc trochę więcej teraz, mniej tego terenu będą mogli gospodarze musieli zdobyć, by dojść do tej sytuacji punktowej. No i zobaczymy, co zrobią tutaj gospodarze, którym na pewno przydałoby się teraz zdobyć trochę więcej miejsca. Punktów z tej akcji na pewno nie będzie. Dobrze Jaguarsi w obronie zagrali. Jesteśmy teraz świadkami tutaj szansy na to, by zdobyć jeszcze jedną próbę. Jeszcze zaledwie 5-6 yardów może, by zdobyć próbę numer 1. Paweł Sołtysiak chyba będzie ryzykował, bo wydaje mi się, że tutaj na pewno trzeba będzie szukać jakiegoś rozwiązania. Przerwa na żądanie dla zespołu Biela Wols. No i zobaczymy, czy to pozwoli tutaj wybrać odpowiedni wariant zagrywki, która dałaby możliwość przejść tych 6-7 yardów, by zdobyć pierwszą próbę. To myślę, że tutaj zdecydowanie będzie łatwiej grać dalej, jeśli zdarzyłoby się. Jeśli zdarzyłoby się tutaj, żeby zespół Bielawy teraz stracił piłkę, to goście uzyskają pierwszą próbę, no i będą tutaj zdecydowanie blisko. Zdecydowanie bliżej do tego, by te punkty i pierwszą próbę wykorzystać na swoją korzyść. Gospodarze wykopują piłkę daleko, wprost w pole punktowe. Będą tutaj za chwilę Jaguarsi grać z 25 metra swoją kolejną akcję. Bezpieczne rozegranie. Tutaj gospodarze zdecydowali się podejść do swojego przeciwnika na 21 yardzie. Za moment również jeszcze dodatkowo informacja od sędziów. Koniec pierwszej kwarty. Siedem do zera. Prowadzą goście. Jaguarsi są zdecydowanie
bardzo dobrze przygotowani do tego meczu. W defensywie radzą sobie bardzo dobrze w obronie, zatrzymując tutaj już dwukrotnie Sowy w... I teraz już zobaczymy, co i jak poradzą sobie Jaguarsi. Prowadzą 7-0. Mają piłkę, są na 25 yardzie własnej połowy. Teraz będą szukać ponownie tutaj tej pierwszej próby. Tym razem jednak nie będzie to takie proste. Bardzo mocno tutaj pracuje defensywa Sów, chociaż też i bardzo dobrze blokują tutaj goście swojego zbiegacza i to też pozwala tutaj tak na dobrą sprawę w pojedynczych akcjach zdobywać teren z przodu. To zawsze jest jakaś możliwość do tego, by tutaj wybić z rytmu Sowy, które na razie w tym meczu sporo mają problemów, ale tak jak mówiliśmy na początku tego meczu, będzie bardzo zacięte widowisko, bardzo dużo takiej twardej, męskiej walki, takich typowych gladiatorów, którzy będą bardzo starać się zaskakiwać swoich przeciwników, walcząc niemal wręcz o każdy centymetr boiska. Umiejętności Jaguarsów na boisku widać gołym okiem i to jest kluczowe do tego, by spokojnie tutaj w pewnym sensie sprawdzić się na tle dobrze poukładanych zarówno taktycznie, jak i również fizycznie zespołów w 9-osobowej grze, którą mieliśmy okazję obserwować w poprzednim sezonie. Było to troszeczkę mniej uciążliwe. Sowy też były zdecydowanie faworytem tamtych rozgrywek. Wespół z Armaną Szczecin, z którym rywalizowały już od dłuższego czasu. Wtedy tam spotkały się te dwa zespoły w finale. Lepiej, zdecydowanie lepiej zaprezentowały się bielawskie Sowy. No i to one sięgnęły w tym poprzednim sezonie po tytuł Mistrzostwa Polski w grze 9-osobowej. Teraz druga Polska Football Liga i rozgrywki 11-osobowe. Rozgrywki dużo trudniejsze w odbiorze, bardziej efektowne, ale dla zespołów też dużo bardziej wymagające. No i teraz tutaj świetne zagranie. Kara 5 yardów dla drużyny Sów. No ale dalej to będzie trzecia próba dla Jaguarsów, którzy teraz akurat nie dość, że przybliżą się do tego znacznika, który dałby nam im możliwość zdobycia pierwszej próby i kolejnych czterech szans na zbliżenie się do pola punktowego. Zobaczmy, to zaledwie 1 yard do tego znacznika numer 2, do 30 yardu, bo też mniej więcej w tym miejscu znajduje się właśnie ten znacznik. A więc podejrzewam, że teraz będzie takie szybkie zagranie, być może właśnie ponownie bieg środkiem. Trochę tych zagrań już w tym meczu obserwowaliśmy i ponownie tak jak myślałem, zatrzymany teraz przez chwilę. Wydawało się, że uda się to zablokować, tym razem jednak Jaguarsi mimo tego poświęcenia w defensywie Sowy nie zatrzymują gości. No i drużyna z kątu wrocławski w tym momencie przesuwa się za drugi znacznik. Będzie mogła się ponownie skoncentrować na czterech najbliższych podaniach, ale generalnie niewiele tego też terenu zyskali, biorąc pod uwagę, no, w jaki sposób to wygląda. To zaledwie 3-4 yardy zysku. No i od nowa trzeba budować wszystko od początku. Tym razem akcja biegowa lewą stroną doskonale zatrzymana. No i wydaje się, że tego typu właśnie blokad, tego typu odważnych wejść w defensywie tutaj sobą brakowało w tych pierwszych minutach spotkania. Szczególnie kiedy widzieliśmy rajdy, czy to lewą, czy prawą stroną zawodników grających dzisiaj na zielonych. Oni bardzo często wykorzystywali taki moment zawahania w tym
ustawieniu defensywnym Sowy dość często nie są w stanie tutaj powstrzymywać swoich rywali. Jest zatrzymany atak, natomiast jeszcze dodatkowo w międzyczasie rzucona została żółta flaga, która pokazuje nam ponownie przewinienie i za moment będzie też potwierdzenie samego zdarzenia, które przed momentem mieliśmy okazję oglądać. Ale takiego typu rozgrywania akcji na pewno będziemy tutaj świadkami do samego końca. Twardo, tak bardzo zasadniczo trzeba tutaj być przygotowanym na tego typu rozgrywanie piłek. Goście bardzo konsekwentnie grają. Są więc w ten sposób przygotowani do tego, by zatrzymywać rywala. No więc 10 yardów teraz kary za niedozwolone trzymanie i akcja powtórzona zostanie, odliczając właśnie te 10 yardów od miejsca początku tej poprzedniej próby, a więc Jaguarsi na pewno bardzo są zaskoczeni tą sytuacją, jaką mieliśmy okazję przed momentem oglądać. Te 10 yardów straty w ich przypadku to sporo. Natomiast gospodarze na pewno powinni teraz tutaj szukać możliwości wykorzystania tego, by zatrzymać swoich rywali już gdzieś mniej więcej w tym miejscu, gdzie się znajdują. Jest to zdecydowanie bardzo ważny moment tego spotkania. No a goście cały czas szukają możliwości zagrania. No, piłka zostaje zbita przez defensorów Sów. Tak to przez moment wyglądało. A więc jeszcze jedna okazja dla Jaguarsów i potem zobaczymy, czy po tej trzeciej próbie, zakładając, że będzie to równie udana akcja w defensywie, to potem zobaczymy, na jaką sytuację, w jaki sposób będą próbowali rozegrać gracze z kątów wrocławskich. Oni w tym momencie są przygotowani do tego, by raz jeszcze zagrać piłkę długim zagraniem na skrzydło. Świetny przechwyt, szansa dla Sów teraz na kontrę i będą punkty dla Sów, a więc jest 6 punktów dla Bielawy po tym przechwycie. Bardzo udana akcja w obronie, no takich zagrań tutaj właśnie brakowało w pierwszej kwarcie, szczególnie po tych dobrych próbach Jaguarsów, którzy cały czas gdzieś wyskakiwali jak spod ziemi, blokowali gospodarzy przed tym, by ci nie byli w stanie dojść do tych piłek, do zagrań. Teraz nie dość, że udana próba po przechwycie, zdobyte punkty, to jeszcze dodatkowo szansa na kolejne punkty z dodatkowej akcji i za chwilę zobaczymy, za chwilę też być może będą tutaj gospodarze mieli szansę na to, by kopnąć piłkę w kierunku bramki, by zdobyć jeszcze kolejną akcję za jeden punkt. Jeśli tak się wydarzy, to będziemy mieli remis i ten mecz tak na dobrą sprawę zacznie się od nowa. Dobre to kopnięcie, tak pokazują sędziowie, że mamy dodatkowy punkt zaliczony, 7-7 w tym momencie. No i tak jak jeszcze przed kilkoma minutami, być może nawet nieco krótszym czasie, było to dość daleka wizja przyszłości, tak po tym świetnym zagraniu w defensywie Sowy wychodzą z dużej opresji i doprowadzają do wyrównania. To właśnie też między innymi jest futbol amerykański. Takimi zagraniami, takimi nagłymi zwrotami akcji cechuje się ta dyscyplina sportu i tak chcąc, nie chcąc można do tego wszystkiego powiedzieć, jak tu jej nie kochać, jak tu nie skupiać się na tych panach, którzy dzisiaj grają i dadzą radę. RB ma na plecach napisane, no.
i dadzą radę spokojnie tutaj zrobić to wszystko, na co czekali kibice. Okay, w takim razie mamy drugą kwartę i mamy remis. 7 do 7. Bielawa Ołs ani nie prowadzi, ani nie przegrywa. 7 do 7 wynik meczu, który jeszcze na samym początku tego spotkania wydawało się byłby czymś jak najbardziej normalnym. Tak teraz widzimy po tym, jak to spotkanie wygląda. No, każde punkty muszą cieszyć i to bardzo. Daleki Gobia, Guarsi łapią piłkę przed polem punktowym. Będą szukać tego, żeby jak najszybciej wrócić, ależ tutaj naprawdę trzeba było się bardzo mocno starać, by zatrzymać tego zawodnika. Widzieliśmy, jak przed momentem przebieg 20-30 yardów, a może nawet trochę więcej, został zatrzymany. Zatrzymany tak na dobrą sprawę. No i zobaczymy, czy to wszystko uda się tu powtórzyć, jak Guarsi za moment. Oni są bardzo blisko linii środkowej boiska. Będą szukać teraz takiego rozwiązania w ofensywie. Oni są bardzo przygotowani do tego, by ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść. Chcą zwyciężyć, chcą się odegrać za spotkanie z poprzedniej kolejki, gdy przegrali z Bielawą. Piłka, z tego co mi się wydawało, skozłowała, ale sędziowie pokazują, że została złapana zanim piłka spadła na ziemię. To by oznaczało? A nie. Jednak skozłowała, także będzie druga próba i Jaguarsi będą od początku budować swoją akcję przy drugiej próbie. Przez moment wydawało mi się, że tak faktycznie miało miejsce, później przez chwilę troszeczkę to wszystko zostało gdzieś tam zasłonięte, chociaż teraz środkiem ponownie Jaguarsi, a więc już zapominamy o tym, co się działo wcześniej. Już Jaguarsi są bardzo blisko przekroczenia tego dystansu do drugiego znacznika. Właściwie chyba nawet już to zrobili i mają pierwszą próbę. A więc będą mogli ponownie rozpocząć swoją grę. I tak jak w tych pierwszych minutach tego spotkania, tak teraz Jaguarsi ponownie szukają rozwiązania w ofensywie. Dobry pomysł, choć nie udało się tego złapać. Daje to powtórzenie tego podania, druga próba. Niekompletne zagranie i takich prób w tym meczu oglądaliśmy trochę mało, zdecydowanie zbyt mało, by się do tego przyzwyczaić. Jaguarsi też częściej grali takimi zagraniami, gdzie po krótkich podaniach biegacze, czy to lewą, prawą, czy środką pola przedzierali się, by zdobywać się jak największą liczbę yardów. Tym razem będzie to trzecia próba dla Jaguarsów. A Darek Sołtysiak zatrzymuje tutaj swoich rywali. Piłka cały czas blisko tego pierwszego znacznika. Trzecia próba. Jaguarsi za moment. Tym razem... Tym razem zamarkowane zagranie i lewą stroną przedzierają się tu Jaguarsi blisko pola punktowego. Naprawdę, naprawdę to była bardzo dobrze przygotowana akcja i tutaj Jaguarsi pokazali po raz kolejny, że w tych biegowych akcjach są bardzo niebezpieczni i trudno będzie ich tutaj zatrzymać. Ta pierwsza kwarta dała Jaguarsom zdecydowaną przewagę, też i wygraną 7 do 0 w tej kwarcie oraz kilka takich akcji, które o mały włos nie zakończyły się również zdobyczą punktową. Potem ten błąd w zagraniu w drugiej kwarcie sprawił, że Sowy doprowadziły do wyrównania, ale teraz znowu są bardzo blisko Jaguarsi pola punktowego. No i minuta przerwy. Sowy są przygotowane już do tego, by spróbować zdobyć
Nieco więcej inicjatywy w tej sytuacji, jednak będzie to o tyle trudne, że będą musieli tu przede wszystkim skupić się na tym, by zatrzymać już Jaguarsów. Pierwsza próba. Ciężko było tutaj dojść do sytuacji punktowych gospodarzom tych na przestrzeni tych kilkunastu minut drugiej kwarty. Pokazali jednak, że są w stanie no, po prostu dojść rywala, dodać trochę od siebie i potem spróbować sobie zdobyć nieco więcej przestrzeni, dając też możliwości w ofensywie więcej niż do tej pory. Jaguarsi ponownie, pierwsza próba, będą teraz szukać biegaczy cały czas te akcje biegowie są bardzo skuteczne. No i tym razem aż trzech graczy bielańskich SUV. Darek Sołtysiak tam cały czas blisko z linii ofensywnej rywala, ale gdyby tak jeszcze cały czas tutaj powtarzać te akcje, to Jaguarsi mogą mimo wszystko zbliżyć się jeszcze tak, jak to robili w poprzednich minutach tego spotkania. To jest naprawdę bardzo bliski czas teraz tutaj, by zaatakować, czas, by zatrzymać. Jaguarsi są niebezpieczni. Teraz kolejne zagranie na skrzydło i będą ponownie pierwszą próbę. I to właściwie już zaraz, za moment, 2-3 kroki i będziemy tutaj praktycznie zaraz przy polu punktowym, jeśli tak zagrają Jaguarsi, jak planowali to od samego początku tej akcji, to być może za chwilę już będą cieszyć się z kolejnego przyłożenia. Po pierwszej kwarcie prowadzili 7-0, teraz powalony na ziemię gracz Jaguarsów. No i zobaczymy, czy ta akcja będą, czy taką akcję będą w stanie gospodarze powtórzyć, bo na razie póki co mają problem z tym, by konsekwentnie realizować swoje zadania taktyczne przed tym meczem. Dużo się mówiło, że goście są zespołem na pewno dobrze przygotowanym i będą tutaj stawiać no, twardą zaporę do tego, aby z nimi wygrać. Trzeba będzie na pewno wznieść się na wyżyny swoich umiejętności. A tu proszę, będą punkty dla Jaguarsów. Taki taniec między zawodnikami SUV, którzy no, nie byli w stanie zatrzymać tutaj Jaguarsów. 13-7 w tym momencie prowadzą goście. I teraz to Jaguarsi będą kopać w kierunku bramki. Mają możliwość zdobycia kolejnego punktu. Ach, będą tutaj kolejne punkty. Jeden dodatkowy punkt. 14-7. Piłka za chwileczkę wyląduje w rękach zawodników z Bielawy. I w tym momencie 14-7. Jednak trzeba przyznać, że ten, kto myślał, że po wyrównaniu przez gospodarzy to już Sowy potem będą punktować seryjnie, może być teraz nieco zdegustowany, zaskoczony, ale właśnie tego też należało tu się oczekiwać. Dużo, dużo walki do samego końca. Być może będziemy tutaj świadkami takiej rywalizacji, gdzie to ostatnie piłki w tych ostatnich minutach tego spotkania będą decydować o zwycięstwie jednej czy drugiej drużyny. Za moment już przygotowana jest piłka, już za moment Jaguarsi będą odkopywać się w kierunku swoich rywali. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, co takiego w tej chwili w głowach siedzi drużynie gospodarzy. Zobaczymy po tym, jak zareagują po tym, gdy już będą mogli budować swoją część ofensywną tego w tym spotkaniu. Na razie mieli trochę problemu z tym, by było to realizowane w sposób no, tak, jak zakładano przed meczem i to było widać w tych chwilach nieco trudniejszych.
No ale z drugiej strony często też sukces rodzi się w bólach i kto wie, czy tu niepotrzebna będzie jakaś męska rozmowa w przerwie spotkania, by doprowadzić do sytuacji, aby tam gdzieś coś poukładać, gdzieś coś przygotować. Już akcja biegowa doskonale tutaj radzą sobie gospodarze, choć wydawało się przez moment, że uda się zdobyć nieco więcej dystansu, 15 yardów zdobytych. No i trzeba tutaj jednak mimo wszystko mocno się skoncentrować na tym, by dojść do najpierw gdzieś środka pola, a potem spróbować w jednym, dwóch zagraniach przedrzeć się przez tę całkiem naprawdę dobrze poukładaną defensywę gości. I to jest naprawdę kluczowe. Jaguarsi gotowi, Owls już mają możliwość rozegrania tej akcji, sędziowie też przygotowani, zawodnicy już ustawieni na swoich pozycjach i tym razem to co wybiegowo starają się tu zdobyć przestrzeń. No udało się trochę, 10 yardów, być może tutaj więcej zysku mogłoby wyjść z tej akcji, gdyby ta piłka, gdyby ten zawodnik z piłką minął jednego z tych graczy w zielonych koszulkach, to oni stanęli mu na drodze, wypychając go do boku. Nie pozwoliło to na prowadzenie tego ataku i trzeba będzie teraz w drugiej próbie zdobyć kolejne 3-4 yardy, by dojść do tego znacznika, który pozwoliłby tutaj Sowom na kolejne 4 podania. Jesteśmy na 30 yardzie, teraz tu ponownie będą szukać takiego zagrania, ale to będzie tym razem akurat, no, źle rozegrane. Miałem takie wrażenie przez chwilę, że tutaj zawodnicy nieodpowiedzialni za blokowanie sami sobie przeszkodzili i to sprawiło, że gracz z piłką został zatrzymany przez Jaguarsów. Trochę nerwowości, trochę tutaj zbyt dużo niepewności w tym, co za chwilę może się wydarzyć. To też dużo łatwiej jest tutaj, myślę, Jaguarsom zatrzymywać ataki Sów. Na jak to będzie wyglądać w dalszej części tego spotkania. Myślę, że sporo tutaj trzeba będzie poukładać w przerwie. Teraz Sołtysiak starają się tu zdobyć pierwszą próbę. Stawski, jeden yard do zagrania. Uda się czy nie? Jak zagrają gospodarze? Zwykle przy czwartej próbie oddawali piłkę kopnięciem daleko do przodu. Teraz tutaj będą szukać chyba możliwości rozegrania tej piłki. Dobre zagranie, świetna piłka. I jest pierwsza próba. O, Jaguarsi już się cieszą, a więc wygląda na to, że tutaj będą jakieś decyzje przez sędziów, albo będą powtarzać tutaj. A więc odrzucona kara przez graczy Sów, 2 minuty do końca pierwszej połowy tego spotkania. Pierwsza próba Sów po tej bardzo ładnej, efektownej akcji. Jesteśmy coraz bliżej środka boiska, a więc około 53,2 yardów do pokonania mają w tej chwili gospodarze, by doprowadzić do piłkę do pola punktowego. Być może wyrównać stan tej rywalizacji. No i za moment trzeba być skoncentrowany. Ależ teraz źle tą piłkę rozegrali gracze w białych strojach. Paweł Sołtysiak nie był tu w stanie zrobić z tej akcji więcej po błędzie. I druga próba cofnięta. Teraz drużyna Sów o kolejnych kilka yardów do tyłu, stąd no, zdecydowanie trudniej teraz będzie
doprowadzić do sytuacji, w której to właśnie ten podanie da gospodarzom piłkę gdzieś przy tym drugim znaczniku, być może nawet wolną drogę do punktów. Ale nigdy też nie powinno tutaj się mówić, że jest coś niemożliwego do wykonania. Już niejednokrotnie Sowy pokazywały w poprzednich sezonach, że są w stanie grać naprawdę mądrze i skutecznie. Teraz to zagranie nieudane. Szymon Stawski nie był w stanie złapać tej piłki i automatycznie trzecia próba. No, to jest trochę tak, jak myślałem przed tym meczem. Dużo nerwowości, dużo stresu, dużo chęcia, jednak to wszystko nie przekłada się na wynik sportowy. No i tutaj Sowy, myślę, w tej drugiej odsłonie spotkania będą przede wszystkim starać się robić to, co trzeba, by popełniać jak najmniej błędów, by ta piłka regularnie krążyła między rozgrywającym a graczami odpowiedzialnymi za zdobywanie punktów. To zdecydowanie jest potrzebne. Teraz Sołtysiak do boku. Ajajajajaj. I szkoda. I szkoda takiego zagrania. Czwarta próba. Dużo teraz jednak ryzyko by chyba podjęli gospodarze, gdyby chcieli piłkę grać po raz kolejny. Zdaje mi się, że nawet nie mają takiego zamiaru. Od razu już zmiany. Już będą ją odkopywać. To końcówka tej kwarty, końcówka pierwszej połowy spotkania i na pewno będzie to potrzebne, by no, zrobić wszystko, co możliwe, aby ten mecz wyglądał nieco lepiej. Przede wszystkim w wydaniu taktycznym. I teraz ta piłka daleko odkopnięta, ale gdzieś tam po drodze jeszcze ten piłka wyszła poza boisko. 30 yard. No, będzie to trochę na pewno Jaguarsom tego czasu trochę zostało, jeśli uda im się doprowadzić do punktów i do tego, by podwyższyć przewagę do dwóch przyłożeń, to kto wie, czy to już nie będzie taka prosta do tego, by później po przerwie już tylko kontrolować to, co się będzie działo, więc na pewno tutaj duże znaczenie ma defensywne ustawienie gospodarzy. Świetnie, fantastycznie środkiem tutaj grają cały czas goście. Nie pierwszy raz już w tym meczu pokazują dynamikę tych wejść biegacze drużyny z kąt wrocławskich. Jaguarsi naprawdę są dobrze przygotowani i próbują to wykorzystywać niemalże przy każdej możliwej próbie. Teraz szykują tutaj. Tak, nie będzie ryzykował tutaj quarterback Jaguarsów. I za chwilę będą powtarzać kolejną próbę goście. Trzecia próba. Kolejną akcję, akcja numer 3, czy też próba numer 3 do zdobycia 2-3 yardy dla Jaguarów, aby zdobyć pierwszą próbę. No i to już naprawdę blisko do tego znacznika. Tutaj za chwilę właściwie jednym dobrym zagraniem goście zdobędą. Ależ teraz świetne zagranie goście przed szansą punktową. No są zatrzymani. I dodatkowo jeszcze flaga, gwizdek sędziów, a więc będą te jardy pewnie nie zaliczone. Tutaj też już widzimy sędziego, który z piłką wraca do tej żółtej flagi, którą rzucono na 40 metrze. Niedozwolone trzymanie. To już jest druga taka kara z rzędu w ataku
gracze Jaguarsów byli poprzednio też ukarani z podobnym zagraniem. 10 yardów do tyłu cofnięta drużyna Jaguarsów mimo tego dobrego zagrania. No i automatycznie ta trzecia próba zostanie powtórzona z tego miejsca, w którym teraz zawodnicy zostali ustawieni. Mają więc do pokonania teraz Jaguarsi zdecydowanie większy dystans jak poprzednio do tego, by zdobyć próbę numer jeden. To pokazuje, że jednak oprócz tych dobrych podań, dobrego rozegrania, trzeba być też mocno skoncentrowanym. Świetne zagranie. Pierwsza próba zdobyta, a teraz jeszcze kapitalny bieg. No i będą punkty dla Jaguarsów po tej akcji. Prowadzą Jaguars Kąty Wrocławskie z Bielawskimi Sowami 20-7 pod koniec drugiej kwarty. Zdobyli tutaj przyłożenie, no i teraz będą mieli dodatkową akcję do tego, by podwyższyć wynik jeszcze o jeden punkt, bo taką akcję tutaj z tego co widzę wybierają goście. No i teraz jeśli ta piłka wpadnie między słupki bramki, będą tutaj... Mamy koniec... 21-7, prawdopodobnie z takim wynikiem będziemy schodzić do szatni. Tej kwarty na pewno no, na korzyść zdecydowanie gości. Dużo... Dużo więcej pokazali w tych akcjach ofensywnych Jaguarsi, to dało im punkty trzykrotnie, no i te trzy przyłożenia dały tutaj Jaguars prowadzenie 21-7. My się z Państwem zobaczymy, usłyszymy już po przerwie. Mam nadzieję, że tym razem też i w tej budce komentatorskiej będzie mniej zamieszania, by można było spokojnie śledzić to, co dzieje się na placu gry.
meczu pierwszeństwo losowanie, czyli rzut monetą. Ten rzut wygrała Bielawa Ołus i w tym momencie... Druga część spotkania, trzecia kwarta przed nami. Jaguarsi rozpoczynają rozegranie tej trzeciej kwarty. Wykopnięta piłka już złapana przez Sowy. Już tutaj Rykowski biegnie z tą piłką jak najbliżej linii bocznej boiska, chcąc znaleźć tutaj dla siebie trochę więcej miejsca. Dużo, dużo tutaj wysiłku kosztowało gracza Sów, by dojść do dosyć no, bezpiecznego miejsca, w którym mógłby przedrzeć się gdzieś przez zasieki obrońców Jaguars. No, na ten moment jednak skończyło się to na, powiedzmy, 15 yardzie, tak bliżej 20, bardziej na 20 yardzie w tej chwili kończyła się ta akcja Sów. Sowy biało-niebieskie, biało-czarne stroje, zielono-białe to Jaguarsi. Jaguars Kąty Wrocławskie mają w swoich szeregach zawodników Panthers Wrocław. To są zawodnicy, którzy reprezentują w dużej części najlepszy w tej chwili lub też na przestrzeni lat, jak istnieje futbol amerykański w Polsce. To też najlepsze drużyny w kraju. Wielokrotnego mistrza. Również drużyny, która reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej. Teraz obecnie występujący w Lidze Europejskiej, a więc tak jakby poza krajowymi rozgrywkami, natomiast ma też swoją grupę graczy, którzy uczą się tego futbolu, zdobywają doświadczenie właśnie w rozgrywkach Polskiej Futbol Ligi 2. W barwach Jaguars Kąty Wrocławskie. Stąd też to zwycięstwo tydzień poprzedniej kolejce Sów z Jaguars jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ważne z punktu doświadczenia w rozgrywkach, jakie obserwujemy. W zeszłym sezonie Sowy grały w 9-osobowej odmianie futbolu amerykańskiego. To coś w rodzaju osobnych rozgrywek, takie bezpośrednie zaplecze drugiej ligi, czyli tego bezpośredniego zaplecza polskiej elity futbolowej. No tutaj zobaczymy, jak w tych rozgrywkach poradzą sobie Sowy. Pierwszy mecz wygrany, drugi teraz obserwujemy na naszej antenie. Jest to spotkanie, w którym na razie póki co Jaguars prowadzi 21-7, dwa przyłożenia więcej oraz no, te dodatkowe jeszcze punkty zdobywane po kopnięciu wprost do bramki daje ten rezultat. Teraz za to świetne zagranie, po raz pierwszy od dawna Dawid Brzozowski zdobywa tutaj pierwszą próbę dla Sów. Świetny pomysł, tym razem ta piłka pofrunęła wprost w dłonie gracza z 10 numerem 10 na koszulce. Doskonale radził sobie ten zawodnik jeszcze w poprzednim sezonie, czy to w rozgrywkach juniorskich. Teraz już tutaj zdecydowanie radzi sobie skutecznie, grając także i w tym meczu, ale tych piłek granych do niego było zdecydowanie mniej. Teraz powtórzone to zagranie przez Pawła Sołtysiaka. Tym razem Tomek Dynkowski zdobywa pierwszą próbę dwukrotnie. Paweł Sołtysiak tutaj zagrał bardzo efektowną piłkę wprost do biegnących na czystą pozycję graczy. No i Sowy w tym momencie trochę tutaj zaniepokoiły swoich rywali, którzy zdecydowali się wziąć przerwę na żądanie. Jesteśmy w tej chwili mniej więcej na 36 yardzie. Także pytanie, czy uda się to przekuć w dobrą kolejną zagrywkę, która dałaby możliwość zdobycia kolejnej pierwszej próby. Takich kilka piłek rozegranych przez Pawła Sołtysiaka na pewno dałoby więcej pewności siebie drużynie, ale też jemu samemu, który w pierwszej połowie tego spotkania miał nieco więcej problemów do tego, by
rozgrywać piłkę w sposób właściwy, szybki, nieszablonowy, dynamiczny. Teraz na razie te dwa zagrania pokazały, że przerwa, o której mówiłem też wcześniej, pomogła mu w koncentracji, w uspokojeniu tego, co dzieje się na boisku, ale także przekazaniu tych kilku uwag drużynie. No i ta na razie prowadzi tutaj grę otwartą, ale też i bardzo skutecznie reaguje na to, co dzieje się na boisku. Sołtysiak, kolejne zagranie, prawie udało się to złapać. Na razie póki co będzie powtórzona ta próba druga. Szymon Stawski tym razem niewiele mu zabrakło, ale ta piłka jednak mimo wszystko gdzieś tam w dłoniach by ją chwycił. Byłoby to fenomenalne zagranie. A i teraz Sołtysiak z problemami, no i ponownie trzeba będzie cofnąć się do tyłu kilka yardów, chyba że po drodze jeszcze było przewinienie. Flaga leży na ziemi, sędzia już ją podniósł, za chwilę główny arbiter tego spotkania powie, o co chodzi. Zawodnik obrony, powtórzenie drugiej próby, a więc no, w tej sytuacji 5 yardów cofnięta akcja o te 5 yardów, powtórzona druga próba, trochę szczęścia tutaj i przytomność umysłów tym, jak zachować się na boisku po tych kilku minutach odpoczynku. Sowy zdecydowanie bardziej aktywne w swoim poczynaniu te ofensywne. Ajajaj, teraz przechwycone zagranie przez Jaguary, zorientowawszy się, jak to może być podane. Już czekali na tą piłkę, goście zdobyli piłkę na 26 yardzie, a więc będą za moment szukać swojego rozwiązania tego ataku. Tomasz Smajt, to starszy pan, który tutaj stoi na linii bocznej, bardzo doświadczony szkoleniowiec, ponad 10-letni. No i teraz co zrobią Jaguars? Jak oni tu zagrają? Czy też będą tutaj mieć pomysł na to, jak rozegrać kolejną akcję? Dwa razy tutaj zaskakiwali w pierwszej części spotkania. Trzy przyłożenia, dwa przewagi. Kolejny raz biegowe akcje sprawiają najwięcej problemów na ten moment gospodarzom. 21-7, a jednocześnie też warto zwrócić uwagę na to, że będzie tutaj za moment druga próba Jaguars, którzy do tej pory 5 yardów do przodu przesunęli się z tą piłką. Wyraźnie widać, że służy im gra piłką, takie bliższe podania, mniej szans na to, by stracić piłkę. Jednocześnie też kolejny raz gracz, no, Jaguars ponownie zatrzymany, ale też jest to kilka yardów do przodu. Darek Sołtysiak tutaj ma naprawdę co robić. Jest bardzo, bardzo trudno zatrzymywać Jaguarsy w tych akcjach ofensywnych. Trzecia próba, 1,5 yarda, 2 yardy do zakończenia tej akcji, do zdobycia pierwszej próby. Jaguars ma tu jednak cały czas inicjatywę w tym momencie. Będą szukać kolejnego biegu. Być może to będzie zagranie na prawą stronę. Tam na prawym skrzydle dwóch biegaczy szykuje się do tego, by uciec na wolną pole. Tymczasem jednak to była tylko zmyłka i udało się tu zagrać lewą stroną. Będzie pierwsza próba, tak jest pokazane przez sędziów. No i zaczynamy wszystko od początku. Kolejny raz 4 szanse dla Jaguarsów, żeby zdobyć punkty w tym meczu. Kolejna ofensywna, próba numer 1.
I kolejny raz świetnie tutaj Jaguarsi radzą sobie, mijają defensywę, bardzo dobrze tutaj wychodzą na czystą pozycję goście, zdobywając kolejne punkty i mają touchdown, chociaż proszę. No chyba mu się pomyliło tutaj linię i nie dał rady skończyć tej akcji według tego tempa, jakie sobie założył. Zaledwie 2-3 yardy przed no, tą akcją punktową. Wydawało się, że właściwie Jaguarsi tutaj już nic ich nie zatrzyma. Tymczasem sami się zatrzymali w tej akcji. I w tym momencie będą szukać swojej szansy na punkty. No i też wydaje się, że tak to będzie wyglądało. Jest przyłożenie. ...27-7 będą punkty zaliczone bez większych problemów. Tutaj poradzili sobie w tej akcji biegowej gracze Jaguars Kątów Wrocławskich i to oni teraz będą ponownie mieli szansę na podwyższenie tego rezultatu. Będą szukać punktów z kopnięciem. No i tym razem akurat w słupek uderzona piłka, nie ma punktów. Nieudane, piłka trafia w słupek bramki. Bardzo ładnie tutaj. A więc trochę szczęścia w tym nieszczęściu sprzyja gospodarzom. 27-7, 20 punktów różnicy między zespołami. I tym razem zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało w następnych minutach tego spotkania. Na pewno Ols będą musieli być bardziej skuteczni w tych swoich poczynaniach w ofensywie. Jednocześnie też no, być mimo wszystko dużo bardziej odważni w grze w defensywie, zatrzymując rajdy swoich przeciwników, którzy bardzo konsekwentnie realizują te zagrywki od początku tego spotkania, dając w zasadzie niemalże cały czas sobie w taki sam sposób szansę na budowanie kolejnych akcji. I tym razem również to było widać. Nie było mowy o tym, by tutaj zagrać jakoś inaczej. Cały czas odcinane są te dłuższe podanie, natomiast dużo więcej problemów mają gospodarze właśnie w tych pojedynkach biegowych, by zatrzymać swoich przeciwników. No i Jaguarsi zaczną. Oni mają tutaj na pewno sporo jeszcze do stracenia. Wystarczyłby jeden impuls, który dałby tutaj możliwość gospodarzom odreagowania tej sytuacji, którą mieliśmy okazję oglądać przed momentem. Teraz tutaj świetny atak Brzozowski, który kapitalnie teraz tutaj dobiegł do 50 yardu, ale jeszcze dodatkowo tutaj popychany przez jednego z rywali ucierpiał tu w starciu z bezpośrednim pojedynku z przeciwnikiem. No ale generalnie wyglądało to bardzo efektownie i ten jego rajd zdecydowanie był tu potrzebny gospodarzom w tym meczu. Na pewno brakowało właśnie takich zagrań. To bardzo znany tutaj w Bielawie zawodnik, który wielokrotnie w tego typu sytuacjach zdobywał punkty i na pewno tu będzie potrzebny, by był no, w pełni sprawny, by mógł ponownie szukać tych swoich atutów w kolejnych akcjach ofensywnych. Pierwsza próba, 50 yardów do pokonania, by zdobyć punkty. Tutaj Sowy mają pewien pomysł na rozegranie swoich akcji. Pytanie, czy uda im się to zrealizować. Dwukrotnie wcześniej szukali takiego, a nie innego rozwiązania. Nie podanie, niekompletne. Za moment druga próba. Można było tutaj spróbować
takiego zagrania, które obserwowaliśmy, lub zagrania na skrzydło. Tam jednak nie było Brzozowskiego i to w jakimś stopniu utrudniło tutaj możliwość wyboru Pawłowi Sądosiakowi, który teraz już gotowy jest do tego, by rozegrać kolejną piłkę, by ponownie podać ją do swoich graczy, którzy tym razem na skrzydle szukali miejsca dla siebie. No tylko, że obrońcy Jaguarów ponownie zatrzymują to zagranie. Nie udało się podać piłki na prawo, nie udało się jej również zagrać w lewy, na lewe skrzydło i tym samym tutaj już robi się ciekawie po tym świetnym rajdzie Brzozowskiego, zdobyciu kilkudziesięciu yardów. Teraz spore problemy mają Sowy, by tu ponownie zdobyć trochę więcej miejsca. Jednym takim zagraniem Paweł Sołtysiak stara się powtórzyć dobre podania z poprzednich akcji. I tu nieźle to wyglądało. Nie udało się jednak tej piłki złapać. Będziemy mieli próbę numer 4. Myślę, że jednak zdecydujemy się w tej sytuacji na odkopnięcie tej piłki do przeciwnika. Nie będziemy tutaj ryzykować. Czwarta próba. Już nie będą ryzykować gospodarze. Za moment odkopią piłkę w kierunku swojego rywala. No ale ten zdecydowanie jest tutaj w uprzywilejowanej pozycji. I to oni znowu będą tutaj mogli za chwilę grać swoją ofensywną próbę. Zobaczymy tylko, z którego miejsca rozpocznie się ta akcja. Piłka odkopnięta. Udało się tutaj ją zagrać odpowiednio daleko. Nie, w takim razie Jaguars Stany Wrocławskie będą startować z 12 yardów. No, 12 yardów, tam zatrzymana ta piłka. Jeśli tym razem Jaguarsom nie będzie sprzyjało ta perfekcja w rozegraniu, to na pewno tutaj gospodarze staną na wysokości zadania i zatrzymają swoich rywali. Na razie póki co jednak było sporo problemów w tym początkowym okresie trzeciej kwarty. Widzieliśmy wyraźnie, jak dobrze poukładane były te zagrywki, które do tej pory stosowane są przez gości w tym meczu. Do końca meczu sporo czasu zostało, więc na dobrą sprawę tutaj jeszcze wiele może się wydarzyć. Jaguars stara się być konsekwentnym i bardzo dobrze cały czas radzą sobie goście. Kąty wrocławskie dzisiaj wydają się być perfekcyjne do bólu. Kolejny raz dobrym podaniem zdobywają pierwszą próbę. No i będą tutaj szukać takiego rozwiązania, pewnie by jednym, dwoma zagraniami zbliżyć się do strefy obronnej, do tego pola punktowego Sów, zdobyć kolejne przyłożenie i w jakimś tam stopniu już zabezpieczyć sobie wynik tego spotkania. No teraz zatrzymany gracz kątów wrocławskich w połowie dystansu do tego drugiego znacznika. Jest ten mecz dzisiaj bardzo trudny tutaj dla gospodarzy, na pewno taki w pewnych sytuacjach nawet deprymujący. Tutaj widać wyraźnie takie chwile nerwowych zachowań Sów, którzy, no, zawodnicy tej drużyny starają się tutaj być mimo wszystko cały czas pełni optymizmu. To jednak wielokrotnie widać, że nie jest to takie oczywiste i proste, tym bardziej, że proszę zobaczyć, znowu jest sytuacja, w której Jaguarsi zdobywają pierwszą próbę, znowu też zdobywają tutaj niesamowicie dużo terenu, ale wcześniej też jakaś flaga była rzucona, więc zaraz zobaczymy, o co konkretnie chodziło sędziom. Już gotowy jest do tego, by przekazać komunikat nam sędzia tego spotkania. Niedozwolone trzymanie. Zawodnik drużyny ataku oznaczony numerem 81. Kara 10 yardów zostanie odmierzona z miejsca faulu. Powtórzenie drugiej próby. No to mamy powtórzenie drugiej próby. 10 yardów wstecz od miejsca faulu. I to nie pierwsza taka sytuacja w tym meczu, gdy tego typu karą
zostaje, no tak trochę kolokwialnie to zabrzmi, ale ukarany właśnie gracz Jaguars Kątów Wrocławskich. Druga próba, gra cofnięta do tyłu, jeszcze raz będą szukać takim biegiem szansy na zdobycie pierwszej próby goście. Na ten moment zostaje zatrzymany i za chwilę zobaczymy, czy uda się tutaj jeszcze gospodarzom zrobić po raz kolejny dokładnie takiej samej sytuacji. Mogliby tutaj zatrzymać swojego rywala na tyle skutecznie, by później jeszcze doprowadzić do momentu, kiedy mogliby tu gospodarze pokusić się albo o odbiór piłki, albo o zmuszenie rywala do tego, by ten oddał ją w czwartej próbie. Teraz będą się tu starać zrobić, to właśnie będzie tu chyba jednak próba numer jeden ponownie. Tak pokazują sędziowie, że będzie pierwsza próba dla Jaguars. Zaledwie tam dosłownie kilka źdźbieł trawy zadecydowało o tym, że właśnie akurat tak było to wszystko zinterpretowane przez arbitrów i już Jaguars mogą spokojnie budować swoją ofensywę 4 razy pod rząd, zagrywając piłkę w kierunku pola punktowego rywali. No ale to, jak widzieliśmy ostatnio, bardzo skutecznie egzekwowane. Muszą być więc gospodarze skoncentrowani do samego końca, trzymać tutaj możliwość różnych interpretacji zdarzeń, ale jak to będzie wyglądało, zobaczymy. Kolejna zmiana, kolejna kara i nieprawidłowa zmiana w ataku. 12 zawodników na boisku. Nieprawidłowa zmiana w ataku, 12 zawodników na boisku, to oznacza, że kara 5 yardów cofnięta, drużyna Jaguars do tyłu, powtórzona pierwsza próba, więc teraz Jaguars powtarzają swoją akcję, zgubili jednak piłkę, nie udało się tego niestety gospodarzom przechwycić. Będzie druga próba Jaguars. Zobaczymy, jak teraz Jaguars zagrają. To jest już kolejna druga próba. Trochę więcej nerwowości być może wkradłoby się w poczynania tej drużyny, gdyby takich błędów popełniła więcej. Po raz kolejny bieg lewą stroną. Nie będzie jednak tutaj możliwości, by kontynuować tę akcję. Trzecia próba. No i kolejne 10 yardów do pokonania, by zdobyć próbę numer 1. Jeszcze trochę tego dystansu, więc do pokonania zostanie. Teraz też warto pamiętać o tym, że gospodarze będą przygotowani już na tego typu zagrania, co oczywiście na papierze gdzieś tam w teorii wydaje się łatwe do zorganizowania w obronie, do przewidzenia, do zablokowania, ale tak jak widzieliśmy w praktyce, bywa to różnie. Teraz tutaj świetnie quarterback starał się zagrać, choć przechwyt gospodarzy genialny. Nie udało się tego, co prawda, przeobrazić w zdobycie tego terenu na nieco większej liczbie. To jednak przechwyt i pierwsza próba za moment. Biela Vols. Dobra piłka, dobra próba. No i za moment zobaczymy. Z tego, co jeszcze usłyszałem chyba tutaj od sędziego, koniec trzeciej kwarty. Zmiana stron. I czwarta kwarta. Przed nami teraz gospodarze będą atakować, już zamieniły się drużyny stronami, już przed nami ostatnie część tego spotkania, ostatnie chwile.
No a jak to wpłynie na wynik końcowy i na to, jak będą rywalizować obie drużyny na boisku, zobaczymy już bezpośrednio w trakcie samego spotkania. No i teraz do środka, zagranie, kozioł tej piłki nie udało się przechwycić, więc no, będą teraz tutaj szukać Sowy ponownie innego rozwiązania. Jak teraz Paweł Sołtysiak i spółka rozegrają akcję, mają na pewno pomysł, mają na pewno chęci, tylko czy uda im się to zrealizować w trakcie tego spotkania. Widzieliśmy, jak trudno będzie to zrobić przy dobrze grającej defensywie. Jaguars teraz udało się przedrzeć tutaj Stawski. No, będzie pierwsza próba, czy też nie druga. Tam jardu zabrakło dosłownie do tego, by zrobić tutaj od razu w tej pierwszym zagraniu próbę numer jeden. Jeśli teraz udałoby się gospodarzom zdobyć punkty, na pewno uwierzyliby w to, że są w stanie tu jeszcze odwrócić los tego spotkania. Tym bardziej, że sporo tego czasu do końca meczu zostało. Tylko, że właśnie trzeba to zrobić skutecznie. Nadal jest tutaj trochę do końca, by zdobyć pierwszą próbę. Niewiele, ale wciąż brakuje tutaj. No, czwarta próba. Yard do znacznika. Będzie jeszcze kontuzja zawodnika Jaguars. Zobaczymy tylko, czy w jakim stopniu wpłynie to na to, w jaki sposób będzie ustawiona drużyna. I jak będzie rozgrywana kolejna akcja. Gospodarze na pewno teraz mają chwilę, by zastanowić się nad tym, co zrobić, aby zbudować tutaj sobie pozycję do tego, by ponownie zaatakować, by zdobyć trochę więcej miejsca, by dać sobie tą przestrzeń do zdobycia punktów. Na razie póki co jeden dobry przechwyt w drugiej kwarcie i szybka akcja, po której udało się gospodarzom zdobyć wyrównanie, a potem to już wyglądało nieco gorzej, potem to już tak na dobrą sprawę Jaguars kontrolowało to spotkanie i byli ci zawodnicy bardzo pewni swego, zdobywając wiele tutaj terenu bardzo takimi śmiałymi akcjami biegowymi, które też pokazały, w jaki sposób można tutaj dzisiaj pokonać Sowy na ich terenie. W miejscu, gdzie przecież tak naprawdę w zeszłym sezonie nikt nie był w stanie tego dokonać. No i teraz pytanie. Czy Paweł Sołtysiak zagra raz jeszcze odważnie do przodu? Czy może będzie to strata piłki? No muszą zaryzykować na pewno gospodarze, jeżeli chcą tutaj zdobyć szansę na punkty, by mieć pierwszą próbę w tej akcji, by szukać tutaj swoich szans. Tak zdecydowanie, ajaj, jak tutaj były jednak flagi w powietrzu, więc albo powtórzona będzie tutaj akcja, no albo zatrzymali tu Szymona Stawskiego goście. Bardzo efektowny sposób, natomiast jednak mimo wszystko tu jeszcze zobaczymy, jaka będzie interpretacja zdarzeń przez sędziów, bo na pewno będzie miało to przede wszystkim największe znaczenie w tej akcji. Dużo jednak dzieje się w tych starciach bezpośrednich pomiędzy poszczególnymi zawodnikami. No i przewinienie osobiste.
Pierwsza próba automatycznie po tym faulu osobistym, pociągnięcie za kark, za kask, 15 yardów dodatkowo zysku dla od momentu faulu dla Sów. To sprawiło, że Sowy przesuwają się do przodu i coraz bliżej pola punktowego są gospodarze. Natomiast ważne też, że jest pierwsza próba i kolejne cztery będą mieli tutaj gospodarze do tego, by zaatakować swojego rywala. Kolejne zagranie. Tutaj przydałoby się powtórzyć takie, które mogłoby dać trochę miejsca, trochę więcej jakości w grze. Sołtysiak blisko przechwytu, byli tutaj goście. No i druga próba za chwilę dla Sów. One muszą być zdecydowanie bardziej lotne. No trochę tak pół żartem, pół serio, ale brakuje tutaj tej jakości w grze ofensywnej. Naprawdę dzisiaj sporo nerwów w tych zagraniach, które obserwujemy. Już wszystko przygotowane, już Paweł Sołtysiak zerknął w lewo, zerknął w prawo. Już za moment dostanie piłkę w dłonie i będzie mógł grać krótko. Świetnie Stawski poradził sobie ze złapaniem tego zagrania. Mamy więc taki moment meczu, w którym Sowy ponownie przesunął się trochę bliżej pola punktowego. Trzecia próba i jeszcze raz będą szukać takiego zagrania, które dadzą tutaj możliwość zbliżenia się do tego drugiego znacznika, a więc pierwszej próby. Być może jakimś jednym dobrym podaniem uda się gdzieś minąć defensywę Jaguars i przesunąć się trochę dalej. Tyle, że będzie to trudne, flaga w powietrzu, nie będzie więc możliwości kontynuowania tej akcji. Zaraz zobaczymy, co zobaczą tutaj sędziowie. Będziemy trochę więcej wiedzieć za chwilę, już sędzia gotowy, by przekazać komunikat. Powtórzenie trzeciej próby. 5 yardów zysku po tej karze. Sowy coraz bliżej pola punktowego. No to zobaczymy, czy uda się to w jakimś stopniu przekuć również na same punkty. Nie jest to takie łatwe, jak widzimy dzisiaj. Na pewno zdecydowanie dużo lepsza jest też postawa w defensywie gości, którzy w tym pierwszym meczu dali się ograć, popełniając sporo błędów. No i teraz Paweł Sołtysiak już czeka, już za moment będzie w stanie rozpocząć grę swojej drużyny. Teraz sam tu szuka Stawski na skrzydle miejsca. Będzie pierwsza próba dla bielawskiej drużyny. No pytanie tylko, czy uda się to ponownie przełożyć na kolejne yardy, na jeszcze bliższy dystans do punktów, które w tej chwili są naprawdę szalenie potrzebne gospodarzom. Będą na pewno próbować tutaj gracze Sów szukać tych luk w defensywie, szukać okienek, przez które będą mogli gdzieś tam wskoczyć, przelać się. No i Szymon Stawski ponownie, to on będzie grać piłką. Nie tak to miało wyglądać. Stawski teraz tutaj przedziera się jeszcze środkiem, zatrzymany. Myślę, że gdzieś około yardów plecy będą mieć teraz gospodarze. Druga próba, szukają teraz takiego sposobu, w którym mogliby, no nawet trochę więcej, bo 4 yardów stracili tutaj gospodarze. Ale są bardzo blisko tego pola punktowego i tak wydaje się, że tutaj jest szansa na to, by zagrać piłkę raz jeszcze w sposób inny niż na co dzień tutaj proponowali nam gracze Sów, zaskakując tym samym Jaguars jakimś nonszalanckim, nieszablonowym podaniem. Problem polega na tym, że tutaj trzeba być bardzo szybkim, elastycznym i dynamicznym w tych akcjach, bo goście radzą sobie bardzo dobrze. Zagrana piłka w pole punktowe. Nie udało się jednak chwycić tej piłki w dłonie, a więc raz jeszcze
będą Sowy rozgrywać piłkę z tego samego miejsca. Trzecia próba. 14 yardów do pokonania, by zdobyć próbę numer 1. No i to jest ten największy problem, jaki w tym momencie może tutaj zaistnieć. Tak naprawdę trzeba już teraz zaryzykować. Sołtysiak w pole punktowe. No to mógł być takie zagranie, które dałoby punkty. No i teraz po raz kolejny Sowy będą grać piłkę w kierunku tego znacznika, który dałby im pierwszą próbę. Trzeba naprawdę teraz być bardzo konsekwentnym w swoich działaniach. Ryzykuje zespół Sów. Sowy teraz mają tu możliwość. Aj, przechwyt i Jaguars ma szansę na pewno na to, by uciec z przysłowiową kontrą. Zostaje jednak zatrzymany. No ale wcześniej jeszcze dwie flagi na ziemi leżą, a więc być może jakieś kary tutaj się jeszcze pokażą. Sędziowie zwracają uwagę na to, że na boisku leżą zawodnicy, już pewnie też będzie miało to spore znaczenie, kto tutaj zawinił. Poprzednio przy nieudanej akcji Sowy miały trochę szczęścia, tam był błąd popełniony przez gracza Jaguars i to spowodowało, że zyskały nie tylko teren, ale również i no, pierwszą próbę. W tej chwili byłoby to mało prawdopodobne, zaraz zobaczymy, co powie arbiter tego spotkania. Krótka rozmowa i za chwilę pewnie ta decyzja zostanie już podjęta. Już w tej chwili wszystko w porządku. No a my wciąż czekamy na decyzję sędziego. Za moment ta gra została cofnięta bardzo mocno pod pole punktowe Jaguars. Goście rozpoczną grę, no ale praktycznie przy linii własnego pola punktowego. Goście wciąż prowadzą. Teraz Jaguars spokojnie czekają na ten moment rozpoczęcia kolejnej akcji. Sowy są wciąż bardzo blisko. Ponownie akcja została przerwana. Kolejna flaga w powietrzu i akcja zatrzymana. Nie będą mogli kontynuować swojej gry goście. Czyli wciąż będzie to pierwsza próba. No ale też kolejna kara 5 yardów, cofnięta akcja. Zobaczymy, jak to Sowy spróbują wykorzystać, bo tu na pewno są bardzo bliskie tego, by zapunktować, by spróbować przejąć piłkę, by zdobyć tutaj na pewno, no przede wszystkim zminimalizować straty. Teraz jednak warto zwrócić uwagę na to, jak to będzie rozegrane. Sowy cały czas blisko siebie, blisko trzymają tutaj swojego rywala, szukając możliwości zatrzymania
gości jeszcze gdzieś tam bliżej tego pierwszego znacznika. Druga próba za moment, drużyna Jaguars jednak mimo wszystko cały czas tutaj ma inicjatywę, cały czas prowadzi w tym meczu. Przewaga 20 punktów to zdecydowanie jest jednak przewaga, która w tym momencie meczu, patrząc na czas, jaki mamy, może dać już tu drużynie Jaguars wygraną. Będzie pierwsza próba dla gości. No i to jest to, co ja powtarzałem też i w poprzednich sytuacjach, w których pod ścianą stali zawodnicy Jaguars, a jednak potrafili jednym zagraniem uciec z opresji, zdobywając trochę miejsca, zdobywając trochę wytchnienia, dając sobie potem taką możliwość kontynuowania gry, jak teraz, mając ponownie pierwszą próbę, i to oznacza, że cztery kolejne podania przed nimi, zanim zaczną grać do przodu. Niezły pomysł, złapana piłka, będzie tutaj jednak kolejna okazja do tego, by rozpocząć grę nieco bliżej tego drugiego znacznika, druga próba. Ale to jest na pewno zdecydowanie akcja na plus i to wyraźnie widać, że tu goście przede wszystkim będą starać się zrobić wszystko, co trzeba, by do końca grać piłką, by ten mecz był bardzo bezpieczny dla nich i żeby po prostu nie doszło do sytuacji, w której to gospodarze złapaliby jeszcze wiatr w żagle, zdobyli punkty i nadzieję na to, że mogą odwrócić losy tego spotkania. Jeden taktyl jest taktyl, na szczęście ostatecznie zostaje zatrzymany, ale z zyskiem znowu jadą. Pierwsza próba dla Jaguars. I to właściwie wszystko mówi samo za siebie. Bez efektownych zagrań, ale bardzo skutecznie, bardzo pewnie. Jeszcze raz Jaguars szuka tutaj możliwości, by grać środkiem. No i ponownie jest to bardzo skuteczna akcja, ponownie zbliżają się tutaj tym zagraniem do drugiego znacznika gracze Jaguars i za chwilę jeszcze raz będą szukać podobnego zagrania i jeżeli teraz ponownie uda się to wykonać prawidłowo, będą tutaj goście mieli raz jeszcze próbę numer jeden. To jest taka taktyczna trochę zagrywka, tutaj na pewno da to gościom szansę na to, by zdobyć trochę więcej czasu. No ale ta trzecia próba tutaj mimo wszystko będzie dla tej drużyny bardzo taką powtarzalnością, konsekwencją w tym, co wcześniej mieliśmy okazję oglądać. Faul, odgwizdane przewinienie. A więc strata próby, w niedozwolone wyrzucenie piłki. To oznacza, że w tej chwili ta próba została bardzo mocno cofnięta do tyłu. Uznani sędziowie, że to było zrobione w sposób nielegalny, niewłaściwy. No i teraz pokazuje to, że w tej chwili jest duża szansa na to, by zatrzymać gości maksymalnie blisko ich pola punktowego. Być może spróbować przechwycić piłkę teraz, no. Piłka tutaj zagrana krótko, natomiast rozgrywający Jaguars szybko sam zdecydował się ruszyć do przodu. Będzie czwarta próba i tak na dobrą sprawę Jaguarsy będą kopać. Nie chcą ryzykować tutaj rozegrania tej akcji, straty piłki. No i trzeba będzie szybko pewnie piłkę złapać, a potem maksymalnie w szybkim tempie przebiec z nią bardzo, bardzo daleko, tak by jak najszybciej zbliżyć się do pola punktowego gości, którzy
W ten sposób będą chcieli na pewno oddalić zagrożenie od własnego pola punktowego, ale tym razem to zagranie nieudane. Jesteśmy gdzieś mniej więcej w środkowej strefie boiska. Tutaj praktycznie kilka yardów do linii środkowej wyznaczającej ten dystans 50 yardów do pokonania i za moment będziemy mogli możliwość obserwowania tego, jak gospodarze poradzą sobie w tej akcji. 2 minuty do końca meczu, tyle zostało czasu. Teraz gospodarze rozpoczną grę. Bardzo mało czasu. Musimy pokusić się o jeszcze dodatkowe punkty. Warto walczyć o dodatkowe punkty. To na pewno ustawi nas lepiej w tabeli. Teraz Paweł Sołtysiak do boku. Źle, źle. To wszystko skończyło stratą. I kolejny raz będą musieli rozegrać piłkę gospodarza, tak by tutaj mieć trochę więcej możliwości. No tu zero jednak zysku, żadnych yardów. Nie wychodzi to za dobrze. W tym meczu dzisiaj zdecydowanie mniej udanie radzą sobie w ofensywie gospodarze. No i jeszcze raz tutaj będą próbować zagrać piłkę w taki sposób, by czymś gości jeszcze w tym meczu zaskoczyć. Na razie nie wychodzi to za dobrze. Na razie Jaguars są zdecydowanie bardziej konsekwentni i to oni realizują ten plan na dzisiejsze spotkanie. No i kolejny przechwyt, choć nie udało mu się utrzymać piłki w boisku, więc daje to zaledwie jęk zawodu i trzecia próba Pawła Sołtysiaka przed tym zawodnikiem. Mamy jeszcze przed sobą mecze wyjazdowe, mecze domowe. Kolejny mecz, który już mogę Państwa zaprosić, odbędzie się w niedzielę 22 maja. Zapraszam Państwa teraz tutaj na... No i Paweł Sołtysiak ponownie. Gotowy do tego, by rozegrać piłkę. Dostanie ją za moment. Trzecia próba. Bielawa szybko ten czas musi wykorzystać. Teraz akurat udanie. I szansa na to, by przedrzeć się maksymalnie daleko do przodu. 7 yardów, także będziemy mieli próbę numer 4. Warto jeszcze powalczyć tutaj o... 20 punktów różnicy. Końcówka tego spotkania. Warto jednak chyba mimo wszystko zaryzykować i zostać już w tej formacji ofensywnej do końca. Nie będą tutaj odkopywać gospodarze tej piłki. No i jeszcze raz. Kolejna dobra, tutaj piłka rozegrana przez świetnie Dymkowskiego, będzie pierwsza próba. Tym razem prawym skrzydłem przedzierali się tam gospodarze. Udanie, na tyle skutecznie ta akcja została rozegrana, że Jaguars zostali tu w tym momencie zatrzymani. Ale z tego, co tutaj widzimy, reakcja... No, tak też patrzę teraz na to, co się dzieje na boisku, jak reagują zawodnicy, też co mówi speaker na stadionie, to sędziowie, którzy byli tam najbliżej tego znacznika, oznaczyli, że jednak nie udało się tej piłki zatrzymać w boisku i to oznaczało wyjście poza grę, stratę próby i to Jaguarsi teraz mają pierwszą próbę. 40 kilka sekund do końca meczu. No a teraz wreszcie taka gra w obronie, jakiej pewnie tutaj wszyscy oczekiwali wcześniej. No i za moment Jaguarsi rozpoczną jedną z ostatnich, jak nie ostatnią akcję tego spotkania. Pytanie,
pytanie, czy zdecydują się grać piłką w taki sposób, by zdobyć jeszcze tutaj trochę miejsca, by może zapunktować. Na razie robią to bardzo skutecznie, przedzierają się do drugiego znacznika i znaczy to, co słyszymy i widzimy po gwizdku sędziego, że Jaguars, Kąty wrocławskie wygrywają dzisiaj w Bielawie 27-7. To spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości. My już Państwu bardzo serdecznie dziękujemy za to spotkanie z futbolem amerykańskim. Zostaniemy jeszcze na chwilę z obrazem, później zapraszamy na kolejne wydarzenia, kolejne spotkania, kolejne transmisje, kolejne mecze. Trochę ich jeszcze w tym miesiącu maju na pewno zobaczymy. Do zobaczenia i do usłyszenia na antenie.